witam Was kochani serdecznie z drugiej części treningu strzeleckiego Gutka z Oskarem, z trenerem Sebastianem. Kochani, dzisiaj jesteśmy w Gromadce, właśnie wchodzę po schodach tutaj, zbliżam się do niesamowitej, słuchajcie, historii. Mamy tutaj Arturek nam, ciach Arturku, Piotka. Arturek nam zaraz przygotuje tutaj, słuchajcie kochani, o jacie, ale się dzieje. Arturek porozkłada, ja jeszcze zrobię raz wjazd na boisko. Z tej perspektywy zobaczcie, chłopaki trenują indywidualnie. Gutek z Oskarem, koledzy z KS Talent z rocznika 2006. Cześć kolekcjonerze, witajcie serdecznie. Jak masz na imię? Kuba. Kuba? Super Kuba. Jakie edycje zbierasz, Kubusiu? Championsy. Kubusiu, jakie edycje zbierasz? Kuba? Limitowane. Limitowane, ale z tej 13-14, z 14-15, tak? Mam dużo limitów. Super. Słuchajcie, tam już idzie transakcja, to ja na chwileczkę z kamerą odjadę. Jeszcze chwileczkę, kochani, chcę pobyć z Wami tutaj na treningu. Zaraz będziemy podchodzić do kart, dlatego że mamy dzisiaj odcinek z treningu. Chłopaków mają przerwę na wodę. W związku z tym ja się teraz, słuchajcie, zabieram za karty. Nie wiem, musisz sobie to ogarnąć. Jak to słuchajcie, kochani, my zawsze bez scenariusza lecimy. To cechuje nas kanał, że lecimy totalnie na żywca, kochani. Słuchajcie, ja powiem w dwóch słowach tylko wprowadzenie, dobrze? Karty są absolutnie w stanie igła kolekcjonerskim. To jest najwyższy z możliwych jakości. Wszystkie kody są, słuchajcie, absolutnie nieruszane, czyli wszyscy ci z Was, którzy grają w Panini i tak dalej, kochani, będziecie mieć wielką pociechę z tych kart. Natomiast ja w tym momencie chciałem przypomnieć i zaprosić Was na film. Przypomnijcie sobie, otwieramy 100 saszetek Oskar z Gutkiem. Tu mamy samych ekspertów z tego, co widzę, tak? Internacjonale i eksperci. Słuchajcie, wszystkie karty International i wszystkie karty ekspert to są karty, po które gorąco Was zapraszamy za naszym pośrednictwem. Zapraszam na Facebook, kochani, bo na YouTube no niestety nie prowadzimy rozmów, nie mamy opcji PW. W związku z tym zapraszam Was gorąco do Facebooka. Osoby zainteresowane, uwaga kochani, nie wymianą, a zakupami. Te karty są do sprzedaży. Jeżeli komuś z Was brakuje już kilku kart i jak gdyby otwieranie kolejnych saszetek nie opłaca się, bo szansa trafienia poszczególnej konkretnej karty już jest naprawdę bardzo mała, a ktoś miałby ochotę zakończyć kolekcję może jeszcze w roku 14-15, zapraszamy, słuchajcie, po eksperty. Zapraszamy po Inventi International w tym momencie. Również, słuchajcie, wszystkie jakie były. Jeżeli ktoś z Was ma, karty są, słuchajcie, absolutnie prosto z saszetek. Jak pamiętacie, część z tych kart, które tu widzicie, zostało otwarte na naszym filmiku, gdzie otwieraliśmy 100 saszetek. Karty są absolutnie, słuchajcie, na sprzedaż, nie na wymianę, dlatego proszę nie piszcie o możliwość wymiany tych kart, dlatego że te karty nie będą wymieniane. Są to karty, które mają Wam pomóc zakończyć kolekcję. Być może ktoś by chciał na skróty całą kolekcję skompletować. Zapraszamy również. Słuchajcie, ceny tych kart będą naprawdę bardzo świąteczne, promocyjne. Jakie będą ceny? Chciałbym zobaczyć tutaj tego palucha. O, właśnie takie, kochani. Czyli dostaniecie to w mocno hurtowych cenach. Artur chce się jak gdyby tej edycji wyzbyć. Oni swój album już mają uzupełniony, poświęcili na to spore środki i teraz część z tych środków chcieliby odzyskać i my to doskonale rozumiemy. Kochani, Rizingów jest tutaj kilka kilo, dlatego nie pokażę Wam wszystkich, dlatego że no braknie nam filmiku. Na dole leci, słuchajcie, pasjonujący trening bramkarski Gutka z Oskarem. My na górze bawimy się kartami. Zobaczcie, Arturek, dawaj następne karty. To są Rizingi, kochani, również jeżeli mówię, ktoś z Was ma braki, właściwie mamy wszystkie Rizingi do sprzedaży. Nie są to moje karty. O, zobaczcie, kochani, tak wygląda komplet Fans Favoryt. Kilkanaście, dziesiąt kompletów Fans Favoryt. Jeżeli komuś brakują karty z Fans Favoryt, oczywiście mówię, nie muszę zaznaczać, że wszystkie karty mają ostre rogi, wszystkie karty nie mają żadnych rys, kody są aktywne i to są karty, kochani, które prosto z saszetek trafią bezpośrednio do Was. Dlatego bardzo prosimy o kontakt tych z Was, którzy chcieliby jeszcze zamknąć edycję w 14-15.
Fasów może tyle, jakbyśmy mogli pójść dalej. Prosimy dalej, kochani, tu jest pięknie, zobaczcie, w każdej puszeczce jest oddzielnie inna edycja. Teraz tu będziemy mieć, tu mamy kluczowych zawodników, słuchajcie. Key player, czyli key, klucz z angielskiego. Mamy kluczowych zawodników, kochani, ta sama historia. Zobaczcie, kilku sachinów. Ja już widzę, jak niektórzy z Was robią wielkie oczy, kochani, na te karty. Niektórzy robią maślane oczy. Sam bym chciał mieć taką potężną kolekcję, natomiast no, nie są to nasze karty. Jakby pomagamy koledze, który również i nam pomaga. Słuchajcie, kolejna historia, on to łacze. No, może się zakręcić w głowie, kochani. Jakbym miał przeanalizować wszystkie te karty, to wyszedłby największy unboxing, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłem. Także naprawdę lecimy mocno turkowo. Na dole, słuchajcie, cały czas idzie trening, zobaczcie. Chłopaki mają cały czas indywidualne zajęcia. Butek z trenerem Sebastianem i z Oskarem robią naprawdę fajną robotę. Teraz widzę, Butek jest na lewej nodze, przed chwilą był na prawej nodze. No, bardzo mi się podobają te zajęcia. Naprawdę, kochani, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy częściej. Na zaproszenie właśnie taty Oskara oraz trenera Sebastiana. Ja natomiast wracam do kart. Po łątołaczach, zobaczcie, kochani, jaka kubka. Może inaczej, żebyście mieli porównanie. Zobaczcie, to jest puszka kolekcjonerska na wysokość puszki. Tyle mamy, słuchajcie, Defensive Rock. Także, kochani, mówię, jeżeli brakuje Wam do końca kolekcji kilku kart, to może już nie warto otwierać masę saszetek. W międzyczasie Inventi Venes wpadają do nas, słuchajcie, różne karty. Zobaczcie, jak to leci. Widzę Bale'a, widzę, słuchajcie, Aguero. Są w tym momencie Rodriguez, są game'y. Duble, o jacie, duble to tu szybciutko leciało, słuchajcie, jest no, Balotelli. Duble mamy wszystkich, tutaj są tylko widoczne szybkie. Rozumiem, natomiast wszystkie są, Neymary, wszystko jest. Wszystkie są dostępne do sprzedaży. Dlatego, jeżeli cały kompletny album w kilku wersjach. No to pięknie, no to cieszymy się w takim razie strasznie, kochani. I jeżeli, mówię, będziemy mogli komuś pomóc, to pomóc chcemy. Tutaj widzę jeszcze Ladecimy, tak? Ladecimy, piłki, puchary. Słuchajcie, Ladecimy, piłki, puchary. Wszystkie możliwe godła, jakie są. Aha. Wszystkie możliwe w kilkudziesięciu wersjach. Ladecimy wszystkie kompletne, także... Piłki, puchary, te tematy są. Tak, no powiem, kochani, że pięknie się to przerzuca. Odcinek oczywiście chciałbym, żebyście wiedzieli, że oczywiście cały czas w sprzedaży są karty z limitowanych edycji. Na jednym z poprzednich odcinków pokazujemy, słuchajcie, część kart, jakie są dostępne w sprzedaży. Czy te, które sprzedaliśmy, są jeszcze kolejne? Są jeszcze kolejne te same? Czyli na przykład Messi, rozumiem, możemy mieć dalej, tak? Messi jako jedyny jest niedostępny. Ale, Lewandowski jest, tak? Lewandowski jest. Dobra, czyli, bo Lewandowski jest bardzo popularną kartą. No, nie jest tanią kartą, kochani, ale jest popularną. Natomiast poza Messim większość limitowanych kart mamy. Także, kochani, jeszcze raz gorąco Was zapraszamy. Zbliża się 8 minuta filmu, także jeszcze raz zobaczcie, jak to pięknie wygląda, ładnie w puszkach kolekcjonerskich. No, troszkę chłopaki musieli saszetek otworzyć, a ja jeszcze idę na chwileczkę, słuchajcie, ciach Arturku, dziękujemy. Ja jeszcze idę na chwileczkę, kochani, pokazać Wam piękny trening strzelecko-bramkarski Gutka z Oskarem. Przyjęliśmy zaproszenie trenera Sebastiana i Artura do pobawienia się z Oskarem. Mieliśmy rzuty wolne, mieliśmy 1-1, mieliśmy teraz takie pojedynki sklepy, słuchajcie. No wszystko ma na celu służenie rozwoju Gutkowi atakowania, Oskarowi bronienia. Przypominam, chłopcy są z rocznika 2-6, czyli są to 8-latki. Trenują bardzo pod opieką trenera Sebastiana, który na co dzień w KS Talent trenuje rocznik 2001-2, czyli nasze młodziki. Młodziki, które osiągnęły jesienią spektakularne sukcesy, nie przegrywając meczu, ba, tracąc raptem chyba kilka bramek, nie wiem, 6-7. Chłopaki idą uzupełnić płyny. Butek jak? Zmęczony? Okej, czyli dosyć intensywny mamy ten trening. A jedziemy jeszcze, kochani, na gierkę do Zagłębia, także taki troszkę mini turniej mamy dzisiaj. Natomiast patrzę, 9 minuta, 40 sekunda. Przypominam tym z Wami jeszcze, którzy nie oglądali, że z tego miejsca turnieje nasze KS Talent zimowe obserwują rodzice
ta kotara jest nam wtedy ściągnięta i korzystamy z tej sali, rozgrywając tutaj nasze turnieje. Także zapraszam również na kanale do oglądania naszej piłki, do oglądania naszej piłki w wydaniu KS Talon oraz Zagłębia Lubin, tam gdzie rozgrywamy nasze mecze. Także kochani, do usłyszenia, do zobaczenia i pozdrawiamy serdecznie z gromadki.